8 czerwca wspominamy świętego Jakuba Berthier, prezbitera i męczennika. Jakub urodził się 26 listopada 1838 roku w Polminiac w Auvergne. Po studiach seminaryjnych w 1864 roku został kapłanem. Duszpasterzował w Roanne. W 1873 wstąpił w pał do jezuitów, którzy w 2 lata później wysłali go na Madagaskar. Pracował najpierw na wyspie Sainte-Marie. Potem, po dekretach rządu francuskiego, nieprzychylnych dla działalności misyjnej, przebywał w Tamatave i w Tananarive. Gdy w 1883 roku wybuchło pierwsze powstanie malgaskie, zmuszony był udać się do oddalonego Amboimandroso. Pracował następnie w Ambositra, na terenie Imeriny. W 1894 roku wybuchło drugie powstanie malgaskie. Wtedy zmuszony do opuszczenia z chrześcijanami swych siedzib, został ujęty przez powstańców. Zginął 8 stycznia 1896 roku w Ambiate. Beatyfikował go papież Paweł VI w 1965 roku. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, przez nauczanie świętego Jakuba dobra nowina o Twoim Synu przeniknęła do serc wielu ludów. Pokornie Cię prosimy, za wstawiennictwem Twojego męczennika umocnij te ludy w wierze. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami.